Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 22 marca 2024 roku w sali koncertowej Krokus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą doszło do zamachu terrorystycznego. Jak podają rosyjskie media, kilku uzbrojonych w broń automatyczną napastników, zamachowców otworzyło ogień do strażników przy wejściu do sali koncertowej, a następnie zaczęli strzelać do widzów. Ten zamach odbył się przed koncertem rokowej grupy Piknik. Jak informują media, w momencie strzelaniny mogło tam przebywać ponad 6 tysięcy osób. Jeśli chodzi o pierwsze informacje, pierwsze doniesienia, kto mógłby stać za tymi zamachami, no to warto zauważyć, że Reuters podaje, że państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie, miało się przyznać. Tutaj Reuters powołuje się na kanał na telegramie tejże organizacji, natomiast już rosyjskie, część rosyjskich mediów podkreśla, że w tym wpisie ISIS został wykorzystany stary szablon, dlatego tutaj rosyjskie media oceniają, że ta informacja może być fake newsem. Pojawiło się zresztą także wiele innych spekulacji. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to warto zauważyć, że już bardzo szybko, kiedy na razie nie ma żadnych szczegółowych informacji na temat zamachowców, Departament Stanu powiedział, że za tym zamachem nie stali Ukraińcy, nie stała Ukraina. To też bardzo znamienne, że jeszcze przed jakimkolwiek śledztwem, przed jakimikolwiek dowodami, już Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wyraźnie wyłączył odpowiedzialność ukraińską. W odpowiedzi na te słowa Johna Kerbiego, Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, powiedziała, że jeżeli Stany Zjednoczone mają jakiekolwiek informacje na ten temat, na temat tego zamachu, powinny niezwłocznie przedstawić stronie rosyjskiej, a nie właśnie tutaj już ferować taką ocenę bardzo szczegółową, wyłączającą określone. Grupy czy określone państwa z tego zamachu, czy ze sprawców tego zamachu. Warto także zauważyć, że 7 marca bieżącego roku Departament Stanu Stanów Zjednoczonych ostrzegł swoich obywateli w Rosji przed możliwymi zamachami. Widać, że tutaj Stany Zjednoczone miały. Głębszą wiedzę na temat, na temat tych zamachów, no ale to oczywiście można także powiązać z tym, że Amerykanie i Brytyjczycy prowadzą od dłuższego czasu bardzo głęboką penetrację wywiadowczą, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, bardzo agresywną politykę wywiadowczą, o co przyznał New York Times, amerykański dziennik, w dniu 25 lutego bieżącego roku, pisząc o tym, że w takim dużym reportażu że na terytorium Ukrainy Amerykanie i Brytyjczycy wybudowali 12 wielkich baz wywiadowczych. Za to odpowiadać miały CIA i MI6, odpowiednio amerykański i brytyjski wywiad. I miał być to element prowadzenia właśnie takich operacji wywiadowczych, no, być może także operacji hybrydowych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o reakcję strony ukraińskiej, to tak na gorąco można tutaj przytoczyć chociażby oświadczenie Andrija Jusowa z ukraińskiego wywiadu wojskowego, który powiedział, cytuję, Atak na salę koncertową w Krasnogorsku pod Moskwą „to świadoma prowokacja reżimu Putina, przed którą ostrzegała wspólnota międzynarodowa”. Koniec cytatu. Podobne zresztą oskarżenia możemy znaleźć także w części mediów, mediów w Polsce. Powstaje tutaj oczywiście szereg pytań związanych z bezpieczeństwem. Jedno z nich brzmi, czy po zamachu w Krasnogorsku dojdzie do eskalacji działań zbrojnych na Ukrainie, czy dojdzie do jeszcze większej mobilizacji aparatu władzy i samego społeczeństwa rosyjskiego. Warto zauważyć, że sam Władimir Putin ma bardzo silną legitymację społeczną do prowadzenia swojej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej, do prowadzenia także tej polityki względem Ukrainy. Świadczą o tym i wygrane wybory prezydenckie 17 marca bieżącego roku ponad 87% poparcia przy ponad 77% frekwencji jak i brak jakichkolwiek większych protestów przeciwko, przeciwko wojnie. Przeciwko wojnie. Warto zauważyć, że od 22 marca to pojęcie wojna jest już na ustach czołowych polityków rosyjskich. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział właśnie 22 marca, że poprzez ingerencję Zachodu specjalna operacja wojskowa, jak to określił na Ukrainie, już przekształciła się w wojnę. I to i ten proces oczywiście postępował od pewnego czasu, jeśli chodzi o zaostrzenie tej retoryki, tej narracji władz rosyjskich, co było także związane z zapowiedziami wysłania kontyngentów państw członkowskich NATO i warto przytoczyć słowa szefa rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergija Naryszkina, który powiedział, że, cytuję, francuski kontyngent jest już przygotowywany do wysłania na Ukrainę. Koniec, koniec cytatu. No to Naryszkin też dodał, że będzie on priorytetowym celem dla ataków ze strony rosyjskiego, rosyjskiego wojska. Zatem to napięcie w relacjach na linii kolektywny Zachód-Rosja postępowało już od dłuższego czasu. Sama, tak jak Legitymacja Władimira Putina społeczna jest bardzo silna. Te, oczywiście ten zamach w Krasnogorsku może być pewnym elementem eskalowania napięcia, może być pewnym dalszym pretekstem do dalszej, do dalszej mobilizacji, choć myślę, że i tak ona postępowałaby w wyniku w wyniku tej, tych procesów geostrategicznych, które, które następują. No, biorąc także pod uwagę te informacje, które podał New York Times o bardzo głębokich działaniach wywiadowczych czy hybrydowych mocarstw anglosaskich na tery z terytorium Ukrainy na terytorium Rosji, no należało się spodziewać tego typu właśnie eskalacji, łącznie z no, przejściem do zmiany narracji, Ta, o to o czym powiedziałem, to o czym powiedział rzecznik Kremla Pieskow już z, ze zmiany. Tej narracji, która mówiła dotychczas o tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, już teraz od 22 marca jest mowa wprost o wojnie. To rosnące napięcie geostrategiczne w naszym regionie zbiega się ze wzrostem napięcia w cieśninie tajwańskiej. Obserwujemy także rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie czy na Południowym Kaukazie. Do tego warto zauważyć, że na Ukrainie powinny odbyć się w tym roku wybory prezydenckie, w Stanach Zjednoczonych wybory. Prezydenckie są planowane na listopad, a na 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. To wszystko pokazuje, jak skomplikowana układanka polityczna, geopolityczna oddziałuje na nasze bezpieczeństwo. A w tej sytuacji retoryka rosnąca retoryka prowojenna polityków w Polsce jest absolutnie no, nieuprawniona, bezsensowna, całkowicie sprzeczna z polską racją Stanu. Widzimy, że media od kilku tygodni zainteresowały się wreszcie kwestią braku istnienia obrony cywilnej w Polsce. Widać, jak fatalnie wygląda w ogóle przygotowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do jakiegokolwiek większego, większego konfliktu. W związku z tym w naturalny sposób należałoby oczekiwać, że. Decydenci w Warszawie będą występować nie w roli eskalatorów, a w roli mediatorów i będą dążyli do jak najszybszego zakończenia konfliktu na Ukrainie. Warto zauważyć, że premier Viktor Orban pogratulował zwycięstwa wyborczego Władimirowi Putinowi i jakby wyraził swoją nadzieję, że, ben, że Węgry i Rosja będą kontynuowały współpracę na tych polach, które nie są objęte ograniczeniami prawa międzynarodowego. No, trudno oczekiwać, aby dzisiaj którykolwiek z decydentów w Warszawie zdobył się na podobny, na podobny realistyczny ruch, a należałoby tego jak najbardziej oczekiwać i nam wszystkim oczywiście sobie tego życzyć, aby doszło do jak najszybszej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią i jak najszybszego zainteresowania Zakończenia konfliktu na Ukrainie. Pamiętajmy, to nie nasza wojna. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej trzeciej Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam państwa serdecznie na geopolityka.info.